witajcie na naszym kanale Mistrza i ja. Dzisiaj z Emilką będziemy testowali glinę perłową. To zaczynamy! Emilko, jak dzisiaj ładnie się ubrałaś. No, ja mam dzisiaj nowe buciki nawet, zobacz. Dostałam prezencik. To są takie tenisówki, pasują mi do mojego sweterka. No i nawet do bluzki trochę. No, mam dużo ubranek w szafie. Mogę nawet nagrać taki odcinek. No właśnie. Moje stylizacje. Jak chcecie taki odcinek, to napiszcie w komentarzach. Teraz otworzymy naszą glinę perłową. Ojej, ile tu jest pudełek. Każdy kolorowy. No. Tam wiecie, jaki jest ile kolorów? Niebieski, fioletowy, czerwony, zielony, żółty. Ojej, takie kolory jak tęcze. No. O, tyle pudełek. O, raz, jo. Dwa, trzy, cztery i pięć. Ale co to właściwie jest, Miasiu? To jest, Emilka, taka masa, żeby lepić różne figurki. Na przykład kotka, bałwanka. Ojej, to jaka fajna zabawa będzie. A ciekawe, czy to pachnie? Na przykład żółte to może pachnie jak cytryna. A może zielone jak jabłko, to jak truskawka. To jak winogrono. O! I jak jagoda. No to spróbujmy. Co to w ogóle jest? I nigdy nie bawiłam się taką rzeczą. Patrzę, co tam ma brokat. Wow. Oj, to będzie błyszczące. Wow. O-o, chyba się ubrudzimy. Nasze rączki będą brudne. To jest takie fajne. Wyciągnij wszystko. A czy to pachnie? Daj powąchać. Nie, nie pachnie w ogóle, ale ma ładny żółty kolor, jak słoneczko. No to coś z tego chyba ulepimy. No może bałwana. Wow, ale fajna masa. O nie, taki glut. A w środku co jest? Jakieś kuleczki? Joj, pokaż, to faktycznie są kulki. O, ja sobie chyba usiądę, będzie mi się lepiej oglądało. No pewnie. Wow! Patrzcie, jaka... jaka masa! To się klei do rączek! No. Dasz mi potem trochę? No wyciągniemy może inny kolor. Mnie się podoba ten fioletowy. Chyba to trzeba porządnie wymieszać. No bo to jest takie... ten cały kolor. O, już udało nam się! No. Brokatowa żółta kula, pokaż! Joj, to musimy wszystkie wymieszać. Następny kolor. Następny kolor to jaki, Emilko? No ten fioletowy spróbujmy. Dobrze, no to fioletowy. Ale fioletowy... też jest brokatowy? Nie widzę. No, ma brokat. Patrzcie tu. I do tego. Oj, podoba. Oj, trzeba go wymieszać znowu. No to do roboty. Michaśka nam tutaj pomoże. Wszystko trzeba porządnie wyciągnąć. Wow, ale super brokatowe. Takie na karnawał. Ale się ciągnie jak gluty albo guma do rzucia. No bo to jest taki glut. O, glutek, glutek. Fajne. Później sobie ulepimy coś, to będzie nasza zabawa. Masz rację. A musimy pomyśleć, co byśmy chciały ulepić. A może, Emilka, zrobimy kolorowego bałwanka? Dobry pomysł, taki niespotykany. A Michaśka klei, klei. To już gotowe. Patrz, Emilko. Ale śliczna kula błyszcząca. To znowu następny kolor. To teraz ja... ty wybierz. Niech będzie zielony. I też ma brokat na dole, pokaż. Też będzie błyszczał. No. Jo, musimy wymieszać, zobacz. No to do roboty. To chyba trzeba szybko mieszać, prawda? No i tak wklepać ten brokat do całej kuli naszej. Wow. To wcale nie jest takie proste. No. Ale fajne. To śmieszne. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście taką glinę. No i co z niej ulepiliście? A w dzisiejszym odcinku zobaczycie, co my zrobimy. No. To oglądajcie dalej. Kula już gotowa. Ale wielka zielona kula. No
wypada jak takie kiwi. No, jak kiwi, fajne. Hmm? No to następny kolor wybieram ja. No i który? To ja wybieram truskaweczkę. Patrzcie, a tutaj też jest. Joj, ale śliczne. Hmm? Jak serduszko z brokatem. No i słów trzeba wymieszać. No to do roboty. A może zrobimy z tego serduszko? Właśnie, możemy, dobry pomysł. Będzie brokatowe śliczne. Ale czy to później stwardnieje? Nie wiem, no to zobaczymy. No właśnie, przekonamy się, bo my jeszcze nie miałyśmy takiej zabawki. Wow. No to super. Już Emilko wymieszałam. No, śliczny truskawkowy kolor. Na przykład można zrobić truskaweczkę. No to został nam jeszcze jeden. Niebieski. No, też jest brokat. Tu jest też dużo. Jak takie niebo się błyszczy. Podoba mi się też ten kolor. Mi też. Wow, ale fajne. Albo jak takie morze. No i w środku są takie białe kuleczki jakieś. No to mieszamy. No to mieszamy. Ciąg. Już Emilko wymieszałam. No, ładny kolorek. To no teraz? To co? Już nie mogę się doczekać. No, to zrobimy bałwanka. Dobra, pierwsza nasza praca to bałwanek kolorowy. Jaki pierwszy kolor? No to pierwszy może wybiorę fioletowy na dole. Będzie duży. Pierwsza kula będzie fioletowa. Potem ty wybierzesz średnią i na końcu malutka. Taka płaska. Tego bałwanka damy sobie do naszego pokoiku. Oj, ale fajny. Będzie super kolorowy. No bo normalny bałwanek jest biały, prawda? No, ale jeszcze śniegu nie ma. A nasz będzie kolorowy, taki inny. Miasiu, a my miałyśmy iść na sanki, przecież dostałam. No, ale jeszcze nie spadnął śnieg, a może potem spadnie. No właśnie, to jak tylko spadnie, to pójdziemy, dobra? No i ulepimy bałwana. Super! No to dobra, pierwsza kula gotowa? No już no, prawie. No to który kolor ty wybierzesz teraz? Ja teraz niech będzie, powiedzmy, zielony. Dobrze. O, dobry pomysł, pasuje. Weźmiemy troszeczkę mniejszą, zrobimy i będzie na tą fioletową. Wow, ale ciężka praca. Super kuleczka. O, drugi. Jest. Już widzę, jak ten bałwanek będzie piękny. No. A trzecia kula to niech będzie żółta. Dobrze, no to będzie żółta nasza kulka. Ostatnia. No właśnie, to czyli będzie... głowa. No właśnie, głowa bałwanka. Ale będzie śliczny bałwanku. No, a potem może jeszcze damy mu... Ale jeszcze mu zrobimy oczka. Ale popatrz, Emilku, to już jedno oczko się zrobiło. No to dołożymy mu drugie. Też zielone. No, zielony. Ale ładnie będzie sobie patrzył. Ale fajny. No to jeszcze brakuje mu noska. Nosek. Nosek niebieski. I jeszcze buzię czerwoną. Dobrze, tylko tutaj zrobimy taki marchewkę. Wow. I jeszcze uśmieszek czerwony. Będzie się śmiał, bo jest zadowolony. Tak. No i ładny. No super jesteś, bałwanku. O, jaki śliczny. No, taki śliczny nasz bałwanek. No jeszcze nie ma rączek. No to trzeba dorobić trzy rączki. Z jakiego koloru teraz ja? Niech będzie fiolet. Dobrze, to zrób mu dwie rączki. Jedna. Jedna. Ale fajna. I druga. No i na głowę ja bym mu chciała zrobić jakiś kapelusik. Jakiś taki niebieski. No to dobrze, to bierzemy niebieski. No właśnie. Niech będzie, powiedzmy, o tak. Tak, zrobimy takiego pompona. I teraz, powiedzmy, z tego zrobimy o tak. Kapelusik gotowy. O, jaki śliczny! Ale jesteś ładny, bałwanku. No. Super! Będziesz w naszym pokoiku.
Emilko, a może teraz robimy owoce? Dobrze! To pierwsze może będzie winogronko. Powiedzmy, że takie, co? Dobrze. Emilko. I też trzeba dorobić zielone. No właśnie, bo winogronka mają łodyżki. Patrzcie, to zrobiłam winogronko. Ale ładne! Dobrze, to postawimy obok bałwanka. Jaki kolejny owoc? A może ty, Emilko, zaproponujesz? No to ja bym chciała truskaweczkę. Dobrze, no to będzie truskaweczka. No jest czerwona, a ja lubię czerwony kolor. A ja na przykład lubię fioletowy i żółty. No widzisz, każdy lubi coś innego. Napiszcie w komentarzach, jaki wy lubicie kolor. Właśnie, jaki lubicie kolor albo owoce. Joj, ale truskawa ci wyszła. No to teraz... No to teraz listki. Na górze ma takie listeczki. Ja uwielbiam truskawki. Lubię koktajl truskawkowy. A ja też bardzo lubię koktajl truskawkowy. Ale ładna truskaweczka. Ach, pyszota. Wow, truskawka gotowa. Dobrze, jaka śliczna. Ale wielka. Ej, bałwanku. To jesteś śpiący? On tak się dziwnie zachowuje. Dobrze, bałwanku. To teraz następny owoc. To może teraz niech będzie ananas. Właśnie, ananas. Taki wielki zrobimy, nie? Zrobimy dużego ananasa i na górze będzie miał takie listeczki. A na przykład taki? No jeszcze większy. Ananasy też są dobre. Są słodkie i są żółte w środku. No, a napiszcie w komentarzach, czy lubicie ananasy. No właśnie. Bo ja na przykład lubię. Ja też lubię. Miam, miam, miam. Pychutka. To ja już zrobiłam listeczki. Tak. Raz. Dwa. No ananas ma dużo listków. Trzy. I... cztery. Jeszcze jedna warstwa. Szalony ananas już gotowy. Oj, super! No to teraz co? Pobawimy się glutkami? No. To no. Który kolor? No ja bym wzięła fioletowy. On jest taki śliczny. Tak. Można po prostu nimi bawić się, tak. Albo można ulepić sobie coś, jakieś kształty. Tak jak my, bałwanka. Wow, rozciągamy go. Oj, zobaczcie, jakiego mam fajnego Slimka. On się może rozciągnąć i jest ładny brokatowy. I błyszczy i tak się mieni. Bęc! Znowu można coś ulepić fajnego. No, a ja sobie wezmę na przykład niebieski. Niebieski też jest fajny. Super. Wow. O! Rzeczywiście! No ma takie kuleczki! O! To może piłeczką być! No, ale patrzcie! Tak? Teraz... Patrzcie, a na przykład można z tego zrobić, powiedzmy, kulkę, o, bo on trochę tutaj ma śniegu! O, faktycznie! A ja zrobiłam piłeczkę, zobacz! Wow, ale ładna! No! Więc! Możemy nią grać! Bums! Odbijaj! Bęc! Z tego tak można zrobić, o na przykład takie coś. I powiedzmy teraz... Wow, ale się rozciągła! Ale się błyszczy! O, ten brokat chyba w środku. A ja mam pomysł! Jaki? Połącz wszystkie kolory i zobaczymy, jaki wyjdzie! No dobrze. No to weź trochę niebieskiego, fioletowego, co my tu jeszcze mamy? Żółty, czerwony, teraz żółty. Ty? Ojoj. Na przykład jak kukurydza. No właśnie. Powstanie taki długi sznurek. Albo gosienica. Teraz czerwony. Ty? I na koniec jeszcze mamy zielony. Tutaj jest. I oj, zielony. I zielony. Weź dużo. O, jeszcze więcej musisz. Dobra.
Patrzcie. Wow, my mieszamy, mieszamy. Może powstanie jakaś tęcza. Ciekawe, czy je się da zmieszać w jeden kolor? Oj, ale praca, praca, praca. Ale fajne. Patrzcie. Pokaż. Joj. Teraz powstanie tęczowa kula. Ale łapka. No, dajcie łapkę w górę. Emilko, patrz. Wow, a teraz tak. Ale zmieszałaś wszystkie kolory. I bęc, kolorowa kula. A jaki wyszedł? No taki różny, wow. No. Pokaż. Taki. No. I mieni się, no tam dobroka no. Wszędzie. No super, to później sobie jeszcze pokleimy coś. To w dzisiejszym odcinku to już tyle. Jeśli wam film podoba, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i komentować. I nie zapomnijcie o dzwoneczku przy subskrypcjach. A teraz pozdrowienie naszych widzów. Pozdrawiamy Sweet Girl. Pozdrawiamy Nadię i jej mamy z Nowego Miasta Lubawskiego. Buziaczki. Pozdrawiamy Zosieka. Pozdrawiamy Wiktorię Pokrywka. Pozdrawiamy Darię Zagrąską i życzymy ci szybkiego powrotu do zdrowia. No właśnie. Pozdrawiamy Pet Shop. I na dzisiaj to już tyle pozdrowień i widzimy się na następnym odcinku. To na razie. Pa, pa.